Z Chorzowskiej Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu kłania się Państwu Mirosław Sobczak i zaprasza na kolejną audycję Renowacja Miesiąca. A na naszym stole porenowacyjnym, Szanowni Państwo, bardzo rzadki przedmiot. Zdecydowaliśmy się go znaleźć, pozyskać, mimo że ten egzemplarz znajdował się naprawdę w krytycznym stanie technicznym i wizualnym. Ale jak Państwo widzicie, dzisiaj jest już nieco inaczej. W związku z tym moja prosta i szybciutka opowieść rozpocznie się, drodzy Państwo, od przedstawienia parametrów technicznych. Mitsubishi Vertical Music Center X7, produkcja 1982 rok. Firma Mitsubishi, oczywiście Japonia. My dzisiaj Mitsubishi znamy raczej z maszyn budowlanych i samochodów, rzecz jasna. W tamtych czasach produkowali fantastyczny sprzęt dla domów. Zresztą za mną, drodzy Państwo, jest obrazek pokazujący ten piękny system razem z głośnikami do niego dedykowanymi, którymi niestety nie mamy. Zabudowany jakby w szafce, tak to wyglądało w 1982 roku, bardzo piękna, kompaktowa rzecz. Ale wróćmy do naszych parametrów technicznych. Drodzy Państwo, szerokość tego sprzętu 415 mm, wysokość 476, bardzo wysokie, i głębokość 189 mm, waga bez kolumn 13,5 kg, więc bardzo solidny klocek, ale też i bardzo solidnie wykonany pod każdym względem. W zasadzie tylko fragment tej obudowy to plastik, a reszta to metal z tyłu, nawet drewniane zamknięcie, talerz aluminiowy, bardzo ciężki. Drodzy Państwo, sekcja wzmacniacza, 20 W na kanał przy 8 ohmach, Total Harmonic Distortion 0,04%, czyli bardzo dobry parametr przy 1 kHz i przy połowie mocy. Wejście mikrofonowe, bo to bardzo ciekawa rzecz. Tu, Szanowni Państwo, mamy wejście na mikrofon, o którym później jeszcze powiemy. Czułość 1,5 mV przy 10 kOhmach i wejście AUX, czyli możemy podłączyć dzisiaj dowolny sprzęt zewnętrzny. Wszystko jedno, magnetowid, magnetofon dodatkowy, DVD, telefon komórkowy, Bluetooth, wszystko jedno, 150 mV, 25 kOhmów. I jeszcze jedna bardzo interesująca rzecz. Otóż ten system posiada coś, co nazywa się Variable Loudness Control, czyli niezwykłe gniazdka, przełączniki, które pokazują nam wysokie i niskie tony, a płynną regulację basów i wysokich tonów w charakterystyce podbicia, czyli przy małych głośnościach. Fantastyczna rzecz, za chwileczkę to Państwu zaprezentujemy, jak to gra. Gramofon, no tutaj w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Pozwolimy sobie w ogóle załączyć ten system, żeby się nam zapaliły różne lampki. Teraz radio się nam załączyło, więc wyciszymy. To, drodzy Państwo, gramofon. Piękna szuflada, a właśnie szuflada. Piękna szafka, drodzy Państwo. Gramofon linear tracking, czyli gramofon z wertykalnym ramieniem pracującym w pionie. Belt drive, czyli pasokowy napęd. DC servo motor jak najbardziej, talerz aluminiowy 33 i 45 obrotów na minutę. Bardzo ciekawe parametry elektroniczne, akustyczne, czyli kołysanie i drżenie dźwięku 0,08%, znakomicie. Dynamika ponad 65 dB, to jest bardzo dobry wynik. Wkładka oczywiście magnetyczna i tutaj pewna ciekawostka. Na początku wydawało się, że będzie to problem pozyskanie igły do tej wkładki, ale okazało się, że jest tam zamontowana fabrycznie wkładka Audiotechniki 97 AT97 eliptyczna, dostępna u nas na rynku, siła nacisku 2 gramy. Magnetofon kasetowy, który jest tutaj, pozwolimy go sobie również dla Państwa otworzyć. Magnetofon kasetowy z możliwością nagrywania taśm normalnych, chromowych i metalowych o paśmie przenoszenia od 30 do 17 kHz, wyposażony w system Dolby redukcji szumów i, drodzy Państwo, z dynamiką 66 dB, czyli bardzo, bardzo dobry wynik. Tuner radiowy, 3 pasma, pełne pasmo UKF-u 87,5 do 108 MHz, oczywiście pasmo średnie i pasmo długie. I tu również dynamika tunera 65 dB, więc zestaw jest pięknie zestrojony pod tym względem. Każde ze źródeł ma 65 dB zestrojenia. Jak to wyglądało, Szanowni Państwo, pokażę Państwu na kilku slajdach, które za mną się pojawią, a potem zaprezentujemy, jak to pięknie gra i funkcjonuje. No cóż,
To jest z tyłu sprzętu oczywiście tabliczka znamionowa pokazująca model i tak dalej. No i teraz, drodzy Państwo, nie będę komentował tych różnych zdjęć, które zostały zrobione w momencie, w którym sprzęt się przyjął u nas na stan, ponieważ no, one pokazują stan techniczny tego sprzętu w różnych aspektach, popękane, porysowane szyby, wyłamane elementy. I to wszystko jest jeszcze nic w relacjach z tym strasznym rzeczą, która jest tutaj. Jak Państwo widzicie, ramię gramofonu w tej płaszczyźnie jest wykręcone i to był jeden z większych problemów naprawczych w tym gramofonie. No oczywiście porysowane dramatycznie wszelkiego rodzaju panele funkcyjne, porysowane góry, brzegi, doły, brak tej klapki. To jedyna rzecz, której nie mamy, drodzy Państwo. Nie mamy tej klapeczki, która tutaj była zamknięta, ale poprawiliśmy jakby troszeczkę wygląd tego sprzętu, pięknie lakierując na srebrno te wszystkie pokrętła, które były normalnie popielate. Po prostu popielate, tak jak Państwo tam widzicie, teraz są piękne, srebrne. Myślę, że to bardzo ładnie wygląda. No, proszę zwrócić uwagę, w jakim stanie były wszystkie elementy z plexi. Tutaj mamy zdjęcie układu odpowiedzialnego za przesuw ramienia. Ten układ był całkowicie zniszczony i został odtworzony przez nas w procesie no, dużych kombinacji techniczno-naprawczych. To zdjęcie może niewiele Państwu mówi, ale gdybyście Państwo popatrzyli, po lewej stronie u góry jest taka specjalna śruba. Ona została zamontowana przez nas po to, aby zrównoważyć skrzywienie ramienia, bo wyprostowanie tego ramienia było niemożliwe, skończyłoby się to złamaniem podstawy tego elementu. W tej chwili to działa w nastawach fabrycznych, ale jest specjalnie dodatkowy element jakby dołożony. No tutaj mamy kolejny element, który został skonstruowany specjalnie dla tego gramofonu. Ten gramofon miał czujnik przesuwu zrealizowany na specjalnej fotodiodzie. Ona została przerobiona po to, aby on działał prawidłowo, bo brakowało tam pewnego elementu, który był elementem fizycznym i wpływał na regulację. Nie można go było dorobić i umieścić w tym miejscu. Zupełnie inaczej ułożone sprężyny odciągające mechanizm i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mamy naszą wkładkę ATN95E. Świetnie taką wkładkę możemy zawsze dostać do tego gramofonu i tu jest właśnie nową oczywiście założyliśmy. Drodzy Państwo, no cóż, magnetofon kasetowy po skalibrowaniu został perfekcyjnie wyczyszczony taśmą profesjonalną TDK Head Cleaner, a także spirytusem. Mamy, o właśnie, tu wracamy jeszcze, proszę sobie zwrócić uwagę, od wewnątrz tego gramofonu, mniej więcej w tym miejscu na przeciwwadze tego ramienia jest zainstalowana taka śruba. Wygląda to od wewnątrz dosyć ordynarnie, ale spełnia fantastycznie swoją rolę. No, mamy tutaj oczywiście pokazany smar biały, który służył nam do nasmarowania pewnych mechanizmów w magnetofonie, szczególnie mechanizmów odpowiedzialnych, ja Państwu to pokażę, za coś, co nazywa się działaniem klawiszy funkcyjnych. To jest magnetofon, który ma, drodzy Państwo, sterowanie tak zwane soft-touchowe, czyli mamy dotknięcie tego przełącznika powoduje zadziałanie mechanizmu wewnętrznego, który jest mechanizmem już jakby elektronicznym. Zresztą możemy to puścić, to bardzo pięknie gra. Przełączymy sobie na magnetofon. O, proszę. Dolby system, wszystko oczywiście działa. Wyciszymy teraz. Szanowni Państwo, cóż dalej? Dalej pozwoliliśmy sobie wszystkie gałeczki, które Państwo tu widzicie, one są w tej chwili w pięknym stanie, umyć ślicznie w myjce ultradźwiękowej, później część z nich polakierować, część wypolować. Cóż dalej? No, mamy tę całą wielką pokrywę, którą Państwo tutaj widzicie jako nieomal nieskazitelną. Taka niestety nie była. Trzeba było również rozebrać mechanizm docisku płyty. Ja Państwu pokażę, jak on wygląda rozebrany. O, to jest akurat ujęcie z tyłu jeszcze, bo ten gramofon ma dwa paski. Jeden pasek steruje silnikiem, który za pośrednictwem tej ślimacznicy i tego sznureczka u góry przesuwa ramieniem. I drugi, oczywiście silnik główny napędu, ten fragment wielki srebrny po mojej lewej, to jest fragment
A tutaj mamy ten układ elektroniczny poprzedniej wersji jeszcze przed wymianą. Tu mamy demontaż całej szyby przedniej razem z układem czujników, które odpowiadają za ustawianie wielkości płyty. Tu mamy wnętrze już wyczyszczone pięknie magnetofonu. Tu mamy ze zdemontowaną pokrywą cały ten nasz system. O, i tutaj, drodzy Państwo, polerujemy już ten piękny element, który jest wykonany z aluminium z zewnątrz z gumą dociskową. Tak wygląda wnętrze tego elementu, który jest tam schowany w środku, który powoduje, że on wspaniale utrzymuje tę pozycję i dociska nam płytę, co teraz Państwu zaprezentuję. To jest właśnie wnętrze tego mechanizmu z zapalonymi już lampkami. No, tutaj mamy jeszcze w bardzo brzydkim stanie, te kółeczka, o których mówiłem. Tutaj mamy polerowanie funkcyjnej części związanej z magnetofonami i z radiem, drodzy Państwo. No i na sam koniec piękne zdjęcie całego systemu. Chcielibyśmy kiedyś jeszcze takie kolumny głośnikowe gdzieś pozyskać i je ustawić. Jeszcze raz szybciutka informacja o tym, co zostało zrobione, bo lista, drodzy Państwo, pokażę to chyba po raz pierwszy, jest naprawdę bardzo długa. Ten gramofon był w bardzo długim procesie renowacyjnym, i to elektronicznym, i mechanicznym, i kosmetycznym. Co zrobiliśmy jeszcze raz? Naprawa ramienia. Naprawa układu przesuwu ramienia, układ fotorezystorów, nowa konstrukcja, wymiana paska napędu głównego talerza wraz z regulacją obrotów, wymiana paska napędu ramienia, naprawa mechanizmu docisku płyty, całkowity demontaż, wymiana paska napędu magnetofonów, regulacja prędkości magnetofonów, czyszczenie i demagnetyzacja toru przesuwu, polerowanie pokrywy oraz panelu magnetofonu i radia, mycie w myjce ultradźwiękowej wszystkich gałek, lakierowanie gałek funkcyjnych, lakierowanie górnej części systemu, precyzyjne czyszczenie całości mechanicznej oraz obudowy oraz smarowanie potencjometrów oraz przełączników właśnie po to, żebyśmy mogli zrobić taką rzecz, jak teraz dla Państwa zrobię, czyli z opakowania wyjąć piękną płytę winylową. Chet Baker akurat, tutaj piękna muzyka dla relaksu. I mając taki system w domu, drodzy Państwo, otwieramy sobie drzwi jak do szafy, no na przykład z dobrym napojem jakimś, nie powiemy jakim. Zamykamy tę pokrywę, ponieważ mamy tutaj światełka, które są czujnikami wielkości tej płyty. To system wie, że to jest duża płyta i wszystko, co nam pozostaje zrobić, to wybrać źródło, w tym przypadku gramofon, nacisnąć przycisk start, drodzy Państwo, i poczekać na uruchomienie mechanizmu. On tak właśnie ma ruszyć, bardzo pomalutku, i w momencie, w którym opadnie, będzie już miał prawidłową prędkość obrotową, co będzie za sekundeczkę pięknie, drodzy Państwo, słychać. O właśnie. I nasz Chet Baker z prędkością 33,1/3 obrotów na minutę pięknie nam odtwarza. Oczywiście z tego magnetofonu można nagrywać bezpośrednio, z tego gramofonu można nagrywać bezpośrednio na magnetofon. Pokażę Państwu jeszcze ten system związany z płynnym loudnessem. Zwróćcie Państwo uwagę, że mogę tu podbić częstotliwości niskie przy małej mocy i wysokie, ale to nie jest dokładnie to samo, co podkręcenie po prostu gałeczki wysokich i niskich tonów, ponieważ tu zupełnie inaczej są położone jakby częstotliwościowe miejsca. Drodzy Państwo, gramofon, rzecz jasna, ma możliwość, tu jest taka specjalna ramka, ma możliwość przesuwania na następne nagranie. Zwróćcie Państwo uwagę, wystarczy, że nacisnę guzik play i on się teraz pięknie przesuwa. Ja mogę sobie widzieć, bo to widać, następne nagrania na płycie. Mogę zatrzymać w określonym miejscu, włączyć lift i on będzie nam odtwarzał pięknie. Mało tego, gramofon jest wyposażony w bardzo dobry system, system repeat, czyli po wciśnięciu tego przycisku gramofon będzie w kółeczko odtwarzał całą płytę tak długo, jak długo będziemy tego chcieli. Istotną i bardzo interesującą funkcją tego sprzętu, Szanowni Państwo, jest wyjście sygnału audio zrealizowane tutaj jako... To z tyłu jest ten element, nie będziemy odwracać w tej chwili tego sprzętu, ale wyobraźcie sobie Państwo, że z tyłu jest wyjście sygnału audio, który ma regulację. Do czego to służy? Służy do tego, że każdy sygnał źródłowy, czy magnetofon, czy radio, czy gramofon, może być wyprowadzony nie tylko na głośniki podpięte do tego systemu, ale do zewnętrznego wzmacniacza i tam może być
odtwarzany. Bardzo ciekawa, bardzo dobra funkcja. Funkcja, która powoduje, że ten sprzęt mógł być po prostu, na przykład, zabrany do znajomych na fajną imprezę, gdzie już ktoś miał duży wzmacniacz, nie trzeba było wozić w ogóle kolumn głośnikowych. Bardzo fajne i bardzo ciekawe rozwiązanie. Drodzy Państwo, my zapraszamy serdecznie do Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu. Będzie można posłuchać tego sprzętu. On zostanie dzisiaj pięknie wystawiony. I zapraszam Państwa do galerii na wszelkiego rodzaju wydarzenia, tak w przestrzeni wirtualnej, jak i w przestrzeni fizycznej naszego miejsca. Dziękując Państwu za uwagę, kłaniam się nisko, Mirosław Sobczak.